Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania podcastu Nauka Nadaje. Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Nauka Nadaje, podcastu, którego organizatorem, pomysłodawcą jest Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, na co dzień jestem dziennikarką, a w podcaście Nauka Nadaje mam ogromną przyjemność pytać specjalistów, naukowców, tych, którzy się znają, więc się wypowiedzą na przeróżne ważne dla nas życiowo tematy. Kończymy rok 2020, umówmy się, nie był to może najprzyjemniejszy rok dla wszystkich, z taką nadzieją patrzymy w rok 2021. Ciekawe, czy te nadzieje być może znajdziemy gdzieś w gwiazdach. Niektórzy mówią, że Ziemia jest już tak wymęczona, tak wyniszczona, że musimy sobie szukać jakichś alternatywnych miejsc do życia. Tylko czy gdzieś tam we wszechświecie, w kosmosie są takie miejsca, w których ludzie mogliby się odnaleźć? Będziemy o tym rozmawiać z gościem tego odcinka, dr Radosław Polecki z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Kiedy pan doktor patrzy w gwiazdy? To co pan doktor widzi? Kiedy patrzę w gwiazdy, chodzi o patrzenie gołym okiem, rozumiem. Chodzi o to, czy pan widzi może możliwości, czy jednak wiele niewiadomych? Chyba widzę wiele niewiadomych. Nie uspokoił pan. Jak patrzę w gwiazdy, to z reguły myślę o tym, co jest też celem mojej pracy, co mnie interesuje w astronomii, a interesują mnie planety pozasłoneczne, czyli planety takie, które krążą wokół innych gwiazd niż Słońce. I raczej mam wiele pytań, na które staram się odpowiedzieć. No to nie ułatwia mi pan pracy na początek naszego dzisiejszego spotkania, bo liczyłam, że to ja będę pytać, a pan na wszystko odpowie, ale spróbujmy. Mówi pan o tych planetach, jest pan zresztą, był pan szefem zespołu, który odkrył taką planetę. 2014 rok, planeta podobna do... Urana. No właśnie, tak. Czyli jest ich tam więcej, one gdzieś tam są. Czyli na pewno jest tam gdzieś druga Ziemia i jak nam tutaj nie wyjdzie, to możemy się tam przenieść i żyć sobie spokojnie. Albo chociaż nasze dzieci czy wnuki. Możemy mieć takie nadzieje. To, czy rzeczywiście druga Ziemia istnieje, a może szerzej, czy Układ Słoneczny jest takim czymś typowym, czy to, że jest gwiazda taka o masie, takiej jak masa Słońca i ma kilka planet i te planety są, niektóre z nich są skaliste i krążą na tyle blisko gwiazdy, że są dobrze ogrzane, że może występować na nich woda w stanie ciekłym, ale są z drugiej strony na tyle daleko, że ta woda nie wyparowuje z planety. To jest wielka zagadka i ja bym powiedział, że nie znamy na nią odpowiedzi. Jedną z rzeczy, nad którymi pracuję też jest próba odpowiedzenia sobie na to pytanie właśnie. Jak często planety podobne do Ziemi występują na orbitach podobnych do orbity Ziemi wokół gwiazd, takich jak Słońce lub trochę innych gwiazd? No właśnie, mówi pan doktor, no to nad czym pracuję, jedna z tych rzeczy, nad którymi pracuję. W jaką stronę idą państwa badania? W którą stronę idą te poszukiwania naukowców, jeśli chodzi o wszechświat, o obserwowanie tego, co nad nami? Co dla was jest teraz takim topem naukowych poszukiwań, jeśli można to wskazać? Jeśli chodzi o badania astronomiczne, ja bym powiedział, że dwie najprężniej teraz rozwijające się dziedziny i najciekawsze to właśnie badanie planet pozasłonecznych z jednej strony, a drugie to badanie fal grawitacyjnych. Coś zupełnie innego, co zaczęło się zaledwie kilka lat temu tak naprawdę. Dopiero niedawno odkryliśmy bezpośrednio pierwszą falę grawitacyjną, ale to jest coś, bym powiedział, zupełnie innego. Jeśli chodzi o badanie planet pozasłonecznych i ich poszukiwanie, niestety, żeby robić to naprawdę najlepiej jak potrafimy, wymaga to misji satelitarnych. Musimy wysłać teleskop w kosmos i dopiero stamtąd możemy lepiej badać takie ciała. Obecnie działa misja TESS, która poszukuje planet wokół jasnych gwiazd. Działa bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni z tego, co odkrywa. Do tego NASA, Agencja Kosmiczna NASA, kończy budować satelitę zwanego James Webb Space Telescope, który pozwoli nam lepiej zbadać te najjaśniejsze planety, które są stosunkowo blisko nas, jak na skalę galaktyki. Oraz Agencja Kosmiczna NASA buduje też kolejnego satelitę. Nazywa się on Nancy Grace Roman Space Telescope. Ja mam przyjemność brać udział w przygotowaniach tego satelity. I zadaniem tego satelity nie będzie badanie pojedynczych planet, ale właśnie odpowiedzenie sobie na to pytanie, jak często planety podobne do Ziemi występują w naszej galaktyce. Była wcześniej misja,
która nazywała się Kepler. Ona, dzięki tej misji zbadaliśmy, jak często występują planety trochę większe od Ziemi i na orbitach trochę jaśniejszych niż orbita Ziemi. Satelita Roman będzie za to obserwował jakby od drugiej strony, będzie badał raczej planety na orbitach trochę szerszych niż orbita Ziemi, znajdujące się trochę dalej od gwiazdy. I na koniec połączymy informacje z obu tych misji, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście planety typu ziemskiego występują często. Powiedział pan doktor o tym, potem połączymy te badania, żeby zobaczyć. Zastanawiam się, bo ja wiem, że naukowcy badają, badacze szukają dla swojej wiedzy, dla poszerzenia horyzontów, ale czy gdzieś tam te badania są podszyte takim poszukiwaniem alternatywnego miejsca dla człowieka? To znaczy, no mówi się, ja odwołam się do tej wiedzy, którą ja mam gdzieś tam w mediach tak zwanych mainstreamowych czy masowych powtarzanej. Padają hasła turystyka kosmiczna albo nawet pierwsze osiedle w kosmosie czy na Księżycu. Czy państwo jako naukowcy, jako badacze w ogóle myślą o tym, że dobra, szukamy tej drugiej Ziemi, żeby ewentualnie dać ludziom alternatywę do życia za nie wiem ile lat, 100, 20, 1000, nie wiem, czy za dużo oczekuję? Ja osobiście takich myśli nie mam. Mam świadomość, jak daleko są te obiekty, które badamy. Akurat te planety, które ja badam, one są w odległościach od swoich gwiazd raczej większych niż Ziemia. No, odczynnik kilka, czasami kilkanaście, ale te gwiazdy są bardzo daleko od Słońca. Co to znaczy bardzo daleko? To znaczy, że nikt nie ogrzeje, tak? Więc nie łudźmy się, że tam się da żyć. Znaczy od naszego Słońca. Od naszego Słońca, okej. Okay. Nie od jaśniejszego jakby, tak, tylko od naszego. Aha. Co znaczy daleko? Ile to jest? Więc jak astronom mówi daleko, to znaczy naprawdę, naprawdę daleko. Okej. Okay. Więc odległość do Księżyca to jest około 400 tysięcy kilometrów. To jest mniej więcej tyle, ile samochód potrafi przejechać, zanim jego stan jest taki, powiedzmy, że już nie warto w niego dalej inwestować. Odległość do Słońca z Ziemi to jest 150 milionów kilometrów. To jest naprawdę, naprawdę daleko już. A do tych planet? To jest nasza najbliższa gwiazda, którą widzimy w ciągu dnia. Kolejna gwiazda jest 100 tysięcy razy dalej? Okej, okay, to już możemy, ja już jestem, to już moje możliwości wyobrażenia są ograniczone. Najbliższe. Więc to są najbliższe gwiazdy. No, czy ta najbliższa gwiazda też, kolejna poza Słońcem, też ma planety, to jest dyskutowane. Ale no powiedzmy sobie szczerze, że o ile na Księżyc potrafimy wysłać ludzi z jakimś małym sprzętem na kilka dni, czy coś takiego, czy no są jakieś plany budowy jakiejś stacji, żeby rzeczywiście tam człowiek mógł dłużej przetrwać, to wysłanie nawet człowieka, nawet na Marsa, już nie mówię, że do innej gwiazdy, ale nawet na Marsa z odpowiednią ilością pożywienia na przykład, czy też jakichś środków medycznych, bo można zachorować po drodze, czymkolwiek takim, no jest nierealne w krótkiej skali czasowej, bym powiedział, czyli tak rzędu, nie wiem, 20 lat. No tak, też naszego życia, ale nasze życie za długie nie jest tak, w skali czasu, prawda? Więc ja nie łudzę się, że za mojego życia wyślemy człowieka do najbliższej gwiazdy. No, może jakiegoś samobójcę to tak, ale nie jest to realne rzeczywiście, żeby wysłać człowieka w taką podróż. No jest taki człowiek, skoro mówimy człowiek, który się nazywa Elon Musk. Bardzo często pojawia się w mediach, bo to taka medialna postać. Patrzę na minę pana doktora, czy już gdzieś tam sposępniał pan trochę. Ponieważ nieładnie jest mówić za dużo o nieobecnych, to nie będziemy się nad nim pastwić, ale zastanawiam się właśnie, bo on rozbudził tak naprawdę też on, taką masową wyobraźnię z tym dostępem do wszechświata. Tak? On różne wypowiedzi ma na swoim koncie, ale między innymi powiedział coś takiego, prędzej czy później musimy rozprzestrzenić się poza tę zielono-niebieską kulę albo wyginąć. Zgadza się pan z tym, co on mówi? Akurat w tym kontekście, czy nie bardzo? Czy to jest czarodziej? Czy musimy? Ja bym to odbierał jako może takie stwierdzenie, że nie mamy innego wyjścia w pewien sposób, a nie, że mamy wolę, żeby to zrobić i na pewno to zrobimy. No i jest pewien problem związany z tym, jakie są zasoby dostępne na Ziemi, jak
klimat się zmienia na Ziemi. Jeżeli mówimy o skalach dłuższych niż moje życie, czy życie ogólnie, powiedzmy, najbliższych pokoleń, no to rzeczywiście ja mam wątpliwość, czy ludzkość będzie w stanie tutaj dalej żyć. Może nie będzie i skończy się to tym, że po prostu populacja ludzka się znacząco zmniejszy, ale wciąż to jest bardziej prawdopodobne niż to, że na przykład przeniesiemy się na Marsa, na Księżyc, czy gdziekolwiek indziej. Okej, czyli nie ma tam gdzieś tej alternatywy. Mówi pan, że bardziej prawdopodobne, że może nie wyginiemy, no ale tak pan to ładnie nazywa, znacząco się zmniejszy populacja ludzka niż to, że zapakujemy się w jakieś statki i no właśnie, tak, gdzie no, byśmy no być, mieli być? Być może mała część z nas będzie w stanie orbitować wokół Ziemi. Ile to jest mała część z nas, bo tak szacuję? 10 osób, czy 100, czy 1000, czy to zależy? Teraz jesteśmy w stanie utrzymać kilka w długiej perspektywie i to pochłania olbrzymie ilości pieniędzy. No więc nie wiem, za 100 lat może to będzie 1000 osób. To nie wiem. To jest ciężka zagadka. No dobrze, ale ja zawsze mam jakieś ale tutaj w rękawie. Przecież ten rok 2020 to był ten gorący, absolutnie news o tym, że są ślady życia na Wenus. Czyli ta Wenus tak niedaleko, to może naukowcy, badacze, skoro tak są zaawansowani, to zaraz jeszcze gdzieś znajdą te ślady życia. Ten news to tak daje nam nadzieję, to światełko w tunelu, czy nie bardzo? Czy to są ślady życia? Ja bym powiedział, że to jest wciąż dyskutowane, to po pierwsze. I tak naprawdę to, co zaobserwowano, to ślady pewnej molekuły w atmosferze. A to, czy to są ślady życia, to jest interpretacja i to jest zupełnie co innego. No ja może powiem, że to też jest bardzo ciekawa tematyka badań z pogranicza biologii, chemii i astronomii. Jeśli odbieramy światło od odległych planet pozasłonecznych, to jak na tej podstawie stwierdzić, czy na planecie są przejawy życia. Tak, jeśli obserwowalibyśmy Ziemię, światło od planety identycznej z Ziemią, gdzie jest identyczna cywilizacja i na przykład mieli, nie wiem, bardzo dobrą taką zdolność rozdzielczą, rzeczywiście widzielibyśmy tarczę Ziemi, to być może byśmy to stwierdzili. Dla planet pozasłonecznych nie obserwujemy bezpośrednio kształtu na przykład kontynentów na takiej planecie, tylko obserwujemy strumień światła i badamy jego widmo, czyli to jak różne kolory są obecne. Tak jak w tęczy mamy kilka kolorów, tak astronomowie robią podobne rzeczy i badają światło o różnych długościach fali, także fale radiowe na przykład, no w przypadku planet pozasłonecznych to nie, ale tego typu badania są możliwe. I na podstawie tego światła stwierdzamy, co tam się dzieje, tak? Chcemy tak. Przypuszczamy, tak? Tak. Możemy na przykład mierzyć temperaturę, to jest dość łatwe. Są planety, dla których potrafimy powiedzieć coś o wiatrach, które są w ich atmosferach, o chmurach czy o mgłach. Są to pojedyncze takie pomiary, dość trudne, one nie są łatwe, ale są to rzeczy, które potrafimy obecnie robić dla szczególnych planet, które są stosunkowo blisko też swojej gwiazdy, są stosunkowo gorące. Etap następny to jest próba stwierdzenia na podstawie tego, co obserwujemy, interpretacji, czy to, co obserwujemy, jest przejawem życia. I to jest bardzo ciekawe, choć szczerze powiem, ja się tym nie zajmuję bezpośrednio. No mówi się też, ja pamiętam gdzieś tam taką opinię, że czy są jakieś ślady wody, tak? Że jeżeli gdzieś występuje woda, to też jest takie kolejne światełko w tunelu. To prawda, czy też nie bardzo? Woda jest przydatna, szczególnie woda w stanie ciekłym, bo jednak większość... Co to znaczy woda? Co to znaczy życie? Macie takie pytania, tak? Większość form życia na Ziemi wykorzystuje wodę w stanie ciekłym. Lód jest, być może są formy życia, które nie wykorzystują wody bezpośrednio w stanie ciekłym, tylko lód. Nie wiem, tutaj też nie jestem specjalistą, no ale rzeczywiście woda w stanie ciekłym wydaje nam się bardzo ważna. Także węgiel jako pierwiastek, nie jako złoża pod ziemią, jest bardzo ważny. On jest rzeczywiście budulcem
wielu molekuł, dzięki którym życie istnieje w tej formie, którą znamy na Ziemi. Ja dziękuję, że Pan o tym mówi, bo to mi to dało takie pytanie, mnie to dało takie pytanie. Mówimy życie na Wenus. Co to znaczy życie? Tak? Co to nie jest tak, że był tam człowiek, tak? Albo że jestem jakaś komórka. To są pewnie przeróżne parametry, zupełnie inne, o których nam się nie śni zwykłym Kowalskim. Tak, jeśli chodzi o samo to życie na Wenus, które było tak ogłoszone medialnie w mijającym roku, no to jednak była mocna dyskusja, czy to, co obserwujemy, może być wywołane jakimiś czynnikami geologicznymi, nazwijmy to. Ale tak naprawdę dyskusja też była na temat tego, czy ta obserwacja w widmie, którą naukowcy twierdzą, że zrobili, czy ona rzeczywiście jest taka w pełni wiarygodna. Niektórzy dyskutują, że tutaj jakiś proces redukcji danych, czyli zamieniania tego, co bezpośrednio mierzy instrument, rzeczywiście na taki pomiar fizyczny, czy tam gdzieś nie popełniono błędu, więc jest bardzo wiele oczywiście różnych etapów, choć ja szczerze powiem, jest możliwe, akurat to jest za naszego życia możliwe, nie mówię, że tak będzie, tylko jest to możliwe, że rzeczywiście odnajdziemy w świetle, które odbieramy od planety pozasłonecznej, jakiejś planety, stwierdzenie czegoś, co bardzo prawdopodobne będzie produkowane przez formy życia. A czuje pan, doktor, taką presję w rozmowach nie z naukowcami, badaczami, którzy mają taką wiedzę jak pan, którzy wiedzą, jakie są fakty, tylko ze znajomymi, którzy są powiedzmy spoza branży, taką presję, żeby tam coś było, żeby to była jakaś nadzieja, że gdzieś tam oczekujemy od was, od badaczy, którzy patrzą w gwiazdy i widzą więcej niż my, żebyście tam jednak coś dobrego dla nas znaleźli. Czuje pan taką presję, czy nie bardzo? Chyba nie. To dobrze. Wydaje mi się, że większość osób, z którymi niezawodowców, z którymi rozmawiam na takie tematy zawodowe, jednak interesuje się tym, co zostało zrobione, a nie rzeczywiście próbuje racjonalnie jakoś podchodzą, jasne, tak, czarować. A jest tak trochę, że Elon Musk jest takim czarodziejem z punktu widzenia badaczy? Takim czarnym czarodziejem, ja bym powiedział. Czemu niestety czarnym? Nie sam Elon Musk, ale jego firma i też inne firmy, które istnieją, wysyłają ostatnio bardzo duże ilości małych satelitów, które no, jak dla mnie wykorzystują pewne luki prawne. Tych satelitów jest na tyle dużo i są one zbyt dobrze odbijają światło. Kończy się to na tym, że bardzo przeszkadzają w obserwacjach astronomicznych. Astronomowie budują coraz większe teleskopy, chcą badać coraz słabsze obiekty. No i światło od Słońca odbite przez te satelity, tak, które krążą tuż nad powierzchnią Ziemi, po prostu przeszkadza w obserwacjach. Czyli to on zaśmieca trochę tę przestrzeń, tak? Zaśmieca nam widok, tak. No były takie wizje, że niebo tuż po zachodzie Słońca może już nie wyglądać tak jak kiedyś, że rzeczywiście liczba tych satelitów będzie na tyle duża, że jakby zmieni to nasze postrzeganie nieba. Ja bym powiedział, że to aż tak to raczej nie będzie, przynajmniej w ciągu najbliższych kilku lat, choć rzeczywiście dla astronomów jest to bardzo duży problem. Te obiekty świecą i po prostu są widoczne na naszych zdjęciach i przez to nie możemy zobaczyć gwiazd czy planetoid, które są za nimi. Jest taki temat bardzo ciekawy dla, bym powiedział, wielu osób na temat tego, czy może zdarzyć się tak, że jakaś planetoida uderzy w Ziemię i tutaj wywoła jakiś kataklizm. Żeby efektywnie znajdować takie obiekty, trzeba właśnie patrzeć blisko Słońca, stosunkowo blisko Słońca na niebie, tam gdzie właśnie te satelity przeszkadzają. Mówiąc brutalnie, oni mogą zasłonić obraz i nie zauważymy takiego zagrożenia. Tak czytam trochę między wierszami, pan doktor, tak, tego nie tak powie. No, tak, ale no, trochę tak jest. Widzimy stosunkowo jasny obiekt, a próbujemy znaleźć no, jak najmniejsze, jak najsłabsze na tym samym zdjęciu, więc jest możliwe, że ten słaby zginie po świecie tego bardzo jasnego i ten jasny to jest coś wytworzonego przez człowieka i wystrzelonego, a ten słaby to może być coś, co się zbliża w naszą stronę. No to zostawmy te badania gdzieś tam półprywatne, a skupmy się na badaniach naukowych. I a propos tego, co się zbliża, ogląda pan filmy o kosmitach? Lubi pan? Rzadko. Bo pana irytują, czy śmieszą, czy szkoda czasu? Jakoś ogólnie filmy science fiction, nazwijmy to. Też literatura science fiction nie jest może moją domeną.
No, pytało to dlatego, że, no wie pan doktor, że przecież ludzie mają, lubią tak powtarzać, nie jesteśmy sami we wszechświecie. To jest takie zdanie. Nie mówię tylko jakichś szalonych po prostu tych, którzy wierzą właśnie w atak kosmitów, czy gdzieś tam w tych, no właśnie, że nie jesteśmy sami. Jak to życie, o którym pan doktor powiedział, tak mówimy, życie we wszechświecie, czy w kosmosie, jak to życie tak naprawdę może wyglądać? Bo w tych wszystkich filmach science fiction, czy w książkach, no wizje są przeróżne, od śmiesznych, od Marsjan, którzy atakują przez jakiś obcych, okropne jakieś istoty. A jak to widzi badacz, te istoty, które gdzieś tam są? No. Czy to są istoty w ogóle? No jak państwo o tym rozmawiają? W pracy raczej nie rozmawiamy chyba o takich tematach. Ja bym powiedział, że jest bardzo możliwe, że gdzieś we wszechświecie jakieś inne życie istnieje. Mhm. Proszę zdefiniować inne życie. To inne życie, no to przez większość historii Ziemi, życie jakie tu istniało, no to chyba były bakterie głównie, tak? I tego typu organizmy. Więc no, takie pierwotne formy życia, nazwijmy to, zapewne występują gdzieś we wszechświecie. Czy występują zaawansowane cywilizacje? Jest to możliwe. Czy uda nam się z nimi skontaktować kiedyś? To już zupełnie inny temat. Liczba gwiazd we wszechświecie, liczba planet wokół tych gwiazd, liczba galaktyk, w których są te gwiazdy, wszystkie te jakby są na tyle duże, że jak się je wymnoży, to jest bardzo duża szansa, że gdzieś jeszcze życie istnieje. Rachunek prawdopodobieństwa po prostu, tak? Gdzieś tutaj może zadziałać. Trochę tak. A gdybyśmy wrócili trochę bliżej, to znaczy z tych dalekich gwiazd, które pan doktor obserwuje i w ogóle innych gdzieś tam układów słonecznych, czy słonecznych, no innych układów, i wrócili na przykład na ten nasz Księżyc. Czy takie na przykład zbudowanie osiedla na Księżycu, albo regularne wyjazdy, tak jak teraz to nigdzie nie jeździmy, bo lockdown i pandemia, ale w czasach takich bezpandemicznych, tak jak na Rodos albo do Chorwacji, to na Księżyc. Czy to są realne rzeczy, czy to są raczej takie rzeczy, które pana jako badacze trochę bawią? Ja bym powiedział, że to są realne dla tych, których naprawdę na to będzie stać. Tak jak mieliśmy już pojedynczych turystów w kosmosie, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tak? Jest całkiem możliwe, że rzeczywiście kiedyś będzie można kupić sobie wycieczkę na Księżyc. Powiedzieć kiedyś, jaka to jest perspektywa kiedyś? Nie wiem, w ciągu 100 lat, powiedzmy. Może trochę szybciej. Ile będzie osób na Ziemi, które stać na to, żeby taki kredyt zaciągnąć, żeby dało się to opłacić, no to już to jest zupełnie inna rzecz i podejrzewam, że ta liczba będzie stosunkowo niewielka. Czy to raczej jednak kwestia kosztów? Bardzo daje mi też dużo kosztów, możliwości, ale to zostawmy. Daje mi dużo do myślenia też to, co pan doktor mówi o tej perspektywie czasowej. Zastanawiam się, jak pan patrzy na swoje badania, na swoje osiągnięcia. Jest pan młodym człowiekiem do tej pory, więc jeszcze sporo przed panem. Co pan uważa w tym momencie na ten czas za swój największy sukces w pańskiej dziedzinie? Mój osobisty sukces? Zawodowy. Pozdrawiamy rodzinę, ale jednak skupmy się na pracy. Chyba znalezienie tej planety podobnej do Urana, stosunkowo podobnej, to znaczy planety, która ma masę znacznie mniejszą niż masa Jowisza i jest od swojej gwiazdy macierzystej kilkanaście razy dalej niż Ziemia od Słońca. To wydaje mi się chyba najważniejszy taki sukces. To teraz największe marzenie. To teraz wyjdźmy w tę przyszłość tych 100 lat. No, 30, 40, gdyby pan tak, co dla pana jest takim, co będzie dla pana jako dla badacza takim, może nie ukoronowaniem kariery, ale co byłoby dla pana takim gigantycznym spełnieniem pańskiej roboty takiej zawodowej? Zrozumienie, jak planety powstają i jak to się dzieje, że na koniec mają takie właściwości, jakie mają, takie orbity, jakie mają. Zrozumienie tego naprawdę dobrze, to byłoby rzeczywiście coś, co chciałbym osiągnąć. Ja tego życzę i przy tym słowie zrozumienie chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo mówi pan, że oczywiście rozmawiają państwo w gronie badaczy polskich, międzynarodowych, a ja pana pytam z punktu widzenia takiego odbiorcy codziennego różnych newsów, wiadomości. Co by pan doktor sobie życzył, żeby ludzie rozumieli, jeśli chodzi o wszechświat? To znaczy, jeśli chodzi o no właśnie o to, na co patrzymy, o gwiazdy, o kosmos, czy o życie gdzieś tam w innych galaktykach, o pańską działkę. Co by pan chciał, żeby... Bo to jest taki wdzięczny temat, no i dla filmów, i dla książek, i dla czarodziejów w stylu Ilona Maska i nie tylko. Co by pan chciał jako naukowiec, żebyśmy my, maluczcy, rozumieli, wiedzieli? Może są takie błędy, które pana drażnią, albo może są takie jakieś urban legendy, tak powtarzane, takie rzeczy, które pana jako naukowca po prostu mierzą wręcz. No.
Jest trochę takich różnych poglądów. Żeby któryś był szczególnie wyróżniony, to nie wydaje mi się. No może taki jeden przykład to mówienie o zjawiskach, które fachowo nazywamy meteorami. Mówienie o nich spadające gwiazdy. No, to nie są gwiazdy, które spadają. Gwiazda jest obiektem o wiele większym od Ziemi i większość z nich jest bardzo daleko, tylko Słońce jest blisko. A te meteory, które obserwujemy, teraz w grudniu możemy obserwować meteory zwane geminidami. A w sierpniu te najsłynniejsze to też meteory? Tak, Perseidy. Perseidy, no właśnie. Leonidy są też dobrze obserwowane w listopadzie. Te meteory to są, tak w przybliżeniu powiedzmy sobie, grudki piasku. Tego typu obiekty, które wpadają w naszą atmosferę z bardzo dużymi prędkościami i w trakcie przechodzenia przez tą atmosferę świecą. Są na tyle szybkie, że rzeczywiście może bardziej atmosfera nawet świeci za nimi. O, to już daleko, dużo pan nas oczekuje. To jednak zatrzymajmy się na tym, że to nie spadające gwiazdy. To jest taki jeden z poglądów. Wydaje mi się, że niektórzy naprawdę myślą, że to jakaś gwiazda spada. Ja wiem, że jak jest ciemno i jest dobra pogoda i nie świeci księżyc, to rzeczywiście widać bardzo wiele gwiazd i każdy taki meteor wydaje się wybiegać od jakiejś gwiazdy, no ale tak nie jest. Czyli że już jak w sierpniu, bo ja pamiętam, że w sierpniu szczególnie media lubią właśnie o tych Perseidach spadających, to mówmy, że to meteory, tak, a nie spadające gwiazdy. Tak, lepiej tak, wydaje mi się. Myślę, że to duża potrzeba takiej magii jednak jest w społeczeństwie. Te gwiazdy brzmią tak no nie naukowo. A czy pan doktor czasami nie jest przerażony? Bo ja muszę przyznać, że moje dziecko starsze lubi różne książki o kosmosie, gdzieś tam uczy się o planetach. To jeszcze dzieci w ogóle się tym fascynują. Są przepiękne książki dla dzieci na ten temat wydane. I jak ja sobie zacznę wyobrażać, jak malutką częścią większej całości my jesteśmy, to szybciutko wracam do tego, żeby sobie tego nie wyobrażać, bo jest to dla mnie przerażające. Pana to nie przeraża? Nie. Tylko bycie takim po prostu mikronikiem. Tym, nie, zupełnie. Że mamy tak mały wpływ na wszystko, że gdzieś tam trochę filozoficznie, czy pan doktor na to też patrzy. Może to i dobrze. Ten przykład dużej liczby satelitów na niskich orbitach nad Ziemią. No, innych też obiektów, które są w kosmosie. Teraz mówi się o śmieciach kosmicznych. To też jest taki popularny temat. Tak. Tych śmieci kosmicznych by nie było, gdyby ludzie nie eksplorowali przestrzeni kosmicznej. Tak? Te śmieci kosmiczne to są wszystko obiekty wytworzone przez człowieka. Więc tak bardziej filozoficznie to wydaje mi się, że tam, gdzie ludzkość może dotrzeć, to dociera i po jakimś czasie jednak źle eksploatuje to, co tam zastaje. I tak było w wielu przypadkach w historii, więc gdybyśmy mogli wpływać na przykład na orbitę Jowisza albo na orbitę Księżyca, albo na położenie Układu Słonecznego w galaktyce, to obawiam się, że na koniec mogłoby się to źle skończyć. Mm-hmm. No tak, to tym otwieramy filozoficzną rozmowę na dobrą. Widzę, że są minusy w każdej takiej działalności. Nie mówię, że nie należy wysyłać satelitów, to zupełnie co innego. No, może jakaś kosmiczna cenzura. Kto może, a kto nie, ale to kto miałby cenzurować? Prawda? To też... Tak, istnieje coś takie jak prawo kosmiczne. Jasne. Też ciekawa tematyka. No i to kto co może wysłać i co robić w kosmosie. To na koniec, panie doktorze, chcę pana zapytać o życzenia, ale nawet nie dla nas, o życzenia tylko dla pana. Czego by pan sobie jako badacz na 2021 życzył? Czego ja bym sobie życzył? Wszystko się może spełnić. Wszystko się może spełnić. Ale to takie życzenie powinno być chyba, które jest takie bardzo ambitne jakieś. Nie ma takiego wzorca z Sever, nie zauważyłam. Ale proszę. Ja chciałbym sobie życzyć, żebyśmy mogli wrócić do obserwatoriów. Na całym świecie wiele obserwatoriów jest zamkniętych z powodu koronawirusa lub też nie działają w pełni, więc chciałbym, żebyśmy rzeczywiście mogli wrócić do pracy, do zbierania nowych danych, no bo dzięki temu możemy lepiej poznawać świat wokół nas. Ja myślę, że to jest takie niby prozaiczne życzenie, ale jednak bardzo ambitne, więc pięknie pan to połączył. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, panie doktorze. Dziękuję serdecznie. Proszę tam pięknie patrzeć do góry i wypatrywać same dobre rzeczy, nie żadnych czarnych bohaterów. Do następnego razu. Dzięki. Dziękuję. Doktor Radosław Poleski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem podcastu Nauka Nadaje. Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Nauka Nadaje.